Przyjm Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Zasmuciły mnie te słowa, nie macie w sobie miłości Boga. Jak to rozumieć, skoro każdego dnia stajemy przed Nim, wołamy w modlitwie, uczestniczymy często w Eucharystii, a nie wpływamy na innych, by była w nich miłość Boga? Może i w nas także tej miłości brakuje, kiedy idziemy do ludzi ze swoim słowem i swoimi czynami, a nie z tym, co Boże? A może to wynika tylko i wyłącznie z ludzkiego zamknięcia się na słowo objawione w Jezusie? Dziś właśnie czytamy, że Jezus w rozmowie z Żydami mówi o sobie, iż Go nie rozpoznają, chociaż czytali Pisma. Mojżesz zapowiedział Zbawiciela, prorocy zapowiadali Mesjasza, Jan Chrzciciel mówi o Synu Bożym, a lud dalej nie reaguje. Więc problem tkwi w nieumiejętności słuchania i odczytywania znaków. To, że na nasze apele i wezwania nikt prawie nie reaguje, wcale nie musi oznaczać, że my coś źle robimy. Po prostu Bóg nie leży w polu zainteresowania człowieka. Jest strach przed wejściem w głębszą relację, bo ona zawiera w sobie nawrócenie, zmianę myślenia i działania. To z kolei pociąga do rezygnacji z wielu wygód i podjęcie wysiłku w renowacji swojego życia. Święty Grzegorz z Nyscy powiedział: nie chodzi o to, by coś wiedzieć o Bogu, ale by mieć Boga w sercu. Jezus Chrystus wyrzuca prosto w twarz tym, którzy Go słuchają, trzy przeszkody, które nie pozwalają im Go rozpoznać jako Mesjasza, Syna Boga. Brak miłości do Boga, brak prawych intencji, szukają jedynie ludzkiej chwały i interesowne interpretowanie pism. Jest wielu ludzi, którzy nie chcą przyjść do Jezusa, by mieć życie. Poszukują szczęścia poza Bogiem, pokładają swoją nadzieję w rzeczach, przyjemnościach, pieniądzach. Nie uwierzyć w Syna Bożego to nie przyjąć największego daru, jakim Bóg nas obdarzył. Możemy się dziwić, że ludzie tak fatalnie korzystają ze swojej wolności, ale to jest bardzo prawdziwe podejście. To jest efekt niewiary. Jeśli ktoś nie wierzy, to trudno, żeby przychodził do Jezusa. Wpierw trzeba wzbudzić wiarę, by móc później podjąć decyzję, że ja chcę żyć inaczej. Dopiero wtedy mogę świadomie pójść do Mesjasza. Ten zarzut o braku miłości Bożej w ludziach dotyczy też wartościowania ludzi. Zdarza się, że wybieramy tych, których chcemy mieć w swoim otoczeniu. Kierujemy się raczej sympatią czy też względami wynikającymi z korzyści niż prawdą. Przeciw Jezusowi faryzeusze znajdowali wiele zarzutów, które Go dyskwalifikowały. Był cieślą z Galilei, nie był wykształcony, zadawał się z celnikami i grzesznikami i łamał prawo szabatu. Krótko mówiąc, burzył porządek i nie pasował do ich sterylnego świata. Nie mamy być nikim wielkim w oczach ludzi. Możemy być pogardzani, ale ważne, by była w nas prawda o nas samych. To znaczy, żeby była w nas świadomość, że jesteśmy zdolni do upadku i zdolni do powstania z niego. Wszystko z Bożą pomocą. I z tym samym wsparciem możemy o wiele więcej. Obyśmy tylko nie trwali w przekonaniu, że my jesteśmy czyści i sprawiedliwi, a wszyscy inni są B. Wsłuchując się w przesłanie papieża Benedykta, starajcie się, by zajaśniało wasze światło w naszym społeczeństwie, w polityce, w ekonomii, w świecie kultury i badań. I choćby to było malutkie tylko światełko pośród tak wielu fajerwerków, otrzyma ono moc i blask wielkiej jutrzenki poranka zmartwychwstałego Chrystusa. Z Panem Bogiem.